Siemaneczko, zapraszam was na kolejny odcinek z Derta Rally 2.0. Nieco wygniecione już Subaru. Zobaczcie, jak wygląda ten samochód obecnie. Wygląda tak dlatego, bo poprzedni odcinek specjalny jechałem w nocy i poszedł mi bardzo słabo. Strasznie lubię tą drezynę, naprawdę bardzo w porządku się tym jeździ. Mam mniej mocy od tego szalonego Renault, którym jeździliśmy ostatnio. Tamtym samochodem się kurde nie dało jeździć, a tym się jeździ naprawdę bardzo, bardzo w porządku. I co, startujemy sobie, moi drodzy. Lecimy, niech olej korbę prowadzi, trzymajcie kciuki. 2, 1, go. 6 left, opens 150. Caution, slow dunker, 6 left long, 30, turn unseen, hairpin right. 120. 6 right long, tightens 5. Into 4 left of a crest, jump. Four left long and slow. Keep right over 100. Turn one left. Don't cut. And sudden turn four right long. Opens over crest. To crest. And six left over crest. Into six right over jump. And caution. Keep right over crest into four left. And slow, four right long, tightens turn one, 30. Four left of a crest, into four right, very long, tightens. Into cut, five left. Into four right, tightens over crest, jump. Opens to crest and four left, tightens three, extra long, don't cut of a junction. Six right of a crest, extra long, into four left of a crest, 30, six right long, over crest, jump maybe, to crest, into five right, extra long, tightens, keep middle of a crest and don't cut four right, opens, 80 of a crests, and four left long, tightens, three of a junction, 50. Six left, extra long. Into four right long. Into six left, extra long of a crest. Opens extra long. 30. Five right long, tightens four. Into four left long, past junction. Opens five left, extra long of a crest. 200. 5 left long of a crest, 40, turn unseen. Jezu, to była piątka, to była czwórka, nie piątka. Bardzo ostry. Opens 200. Over narrow bridge, past bales, 20, turn late, hairpin left, around bale. To five right, extra long. Into cut, five left. And six right long, water splash. 80. Keep middle of a crest, and through narrow gate, 20. Cut, six left. 30. Six right of a crest long. 80. Six left, extra long. Tightens cut three. It's a four right of a crest. 40. Six right of a crest. Into five left. Opens keep middle of a crest. 80. Six left. Six right. Very long. Over finish.
to stop. Kurde, okropnie, daj spokój. Te nawrotki są jakieś paskudne. Trzeba ostro wyhamować i ręczny przed samym końcem jakby. Masakra. To dupy, totalnie. I jeszcze miałem chyba jedną stłuczkę tam w pierwszej części chyba. Dupa jest. Obróciło mnie tam, nie? Trochę za szybko jechałem, mogłem nieco wolniej, a bezpieczniej. Teraz trochę czasu minie nam na naprawy. Zmienimy sobie opony, ale zobaczę, jakie będziemy mieli odcinki następne, bo jeśli będziemy mieli na przykład dwa dłuższe, powiedzmy 6-kilometrowy i 14-kilometrowy odcinek, no to wtedy warto wziąć opony sobie na przykład twarde. Jeśli będziemy mieli takie średnie odcinki, co to znowu w nocy będę jechał? Dobra, zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Jak to się sprawdza, te informacje. Event details. To było... Zaraz. Dobra, i teraz mamy tak. O, zobaczcie, jest 6-kilometrowy i 12-kilometrowy, więc ja proponuję wziąć opony twarde. Będziemy mieli trochę gorsze osiągi na pierwszym, ale na drugim będziemy mieli jeszcze lepsze... Znaczy, będziemy mieli całkiem znośne opony jeszcze, no nie? Dobra. Będziemy mieli taki gruby gravel tutaj, jeśli chodzi o nawierzchnię. Automatyczne naprawy były teraz zrobione, no i startujemy. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5 right long, open to the crest 50. 4 right of a jumps into don't cut, 4 left long. Open to the crest 30, turn late, heavy left. And... flat, 6 right long, 130. Keep middle of a crest into 6 right, and keep right to the 200. 4 right, very long, tightens turn, hairpin right. Into 6 left long. Into 5 right long. Into 6 left of a crest, 80. Szeroko na razie. Don't cut, 5 left of a crest. Into 6 right, 100. No gdzie to kuźwa? Jak? Gdzie ta piątka była? Kurde, tu jeszcze było ogrodzenie zajebiste. Ja pół samochodu rozwaliłem teraz przez to. 6 left of a crest, into caution, 4 right long tightens. Into 6 left, extra. What? Into don't cut, 4 left long. Opens of a crest, 30, turn late, heavy left. And flat, 6 right long, 130. Keep middle of a crest, into 6 right, and keep right of a 200. 4 right, very long, tightens turn, hairpin right. Into 6 left long. Into 5 right long. Into 6 left of a crest, 80. Don't cut, 5 left of a crest. Into 6 right. Mm. Tu jeszcze, kurde, zanim ta piątka. Six left of a crest, into caution, four right long tightens. Into six left, extra, extra long. Into six right, extra, extra long, tightens five. 100. Five left long, 150. Left of a crest, 140, turn unseen, one right. Open soon, gate, 30, turn one left, open soon, narrow gate, 120, cut six left of a dip. Into five right of a crest,
extra, extra long. Opens of a crest, 15. Keep flat, middle of a crest, 100. Keep left of a crest, jump, 120. Crest, jump, and 5 right. Into 6 left, don't cut, 100. Keep middle of a crest, big jump, 40. 4 left long, opens. Into 6 right, 70. Four right long, opens. Into 4 left long, 30. 6 right, opens long. Into slow, 6 left. And 6 right long, tightens turn, 3 long. Opens, 30. 5 right long, opens, 30. 4 right long, tightens, 50. 4 right tightens. 5 left, very long, tightens, 4 cut. Into 5 right of a crest, into 5 left long, caution don't cut over finish, to stop. No dobra, teraz poszło całkiem fajnie. Z czym tam spaprałem? No jedynie z tym pierwszym podjazdem, jak tam źle zinterpretowałem tego gościa, a tam był taki cypelek wystający, daj spokój, kurde. Ale poza tym poszło spoko i wcale nie dociskałem gazu do końca, tylko po prostu jechałem sobie tak powiedzmy na pół gazu. I to daje dobre rezultaty, bo możesz sobie wyhamować przed ostrym zakrętem i tak dalej, i tak dalej. Redukujesz sobie ładnie, jakoś to idzie. Fajnie mi się jeździ tą Subarką, bo w porównaniu do tamtego poprzedniego samochodu, to ten fajnie się zachowuje podczas ślizgu. Tamtego, jak zaciągnąłeś ręczny, to praktycznie od razu cię obracało. Od razu cię obracało dupą do przodu i koniec, bo to było krótkie. A tutaj w tej Subarce jakoś tak przyjemniej jest, tak masz dużo czasu na reakcję, no i masz o połowę mniej koni mechanicznych, prawie o połowę, no bo tam było chyba 420 czy 480 koni mechanicznych, a tu jest 280, no i tu mi się fajniej naprawdę jeździ tą Subarką. 5, 4, 3, 2, 1, go. 30, 6 right of a crest on, times 4. Into 5 left, into cut, 5 right, opens long, 30. 4 left long, opens 30, 4 left. And 5 left, extra long of a crest, tightens turn, 3 left, opens. And 6 left, into 5 right, 30. 6 left long, 30, 4 right long, opens, 30, 4 left long, opens, 50, 5 left, 30, 5 right long, tightens, 4, 80, keep middle of a crest, big jump, to long crest, into 6 right, extra long, into 6 left, opens of a crest jump, 180, 6 right of a crest jump, 120, keep middle of a crest jump, 50, 4 left of a crest, extra long, tightens of a crest, 6 right of a crest long, 120, through narrow gate, a turn, 1 right. Opens through narrow gate and turn 1 left. Opens 200. 4 right, extra long. Opens 80. 3 left long. 100. 6 right, 120. 4 left long, opens 100. Oh. Co mocno.
keep left and don't cut for right. 100. 6 right long. 50. 5 left long. Don't cut. Slow 30. 6 right into turn unseen. Heavy left. Kurde. O, nie miałem czasu. Za późno mi powiedział. O, jak ja mam wyhamować? Jak jadę 200 na godzinę prawie. Jeżeli mówisz zaraz za 50 metrów, chodź się ostry zakręt. 150. Caution, slow, don't cut, 6 left long, 30, turn unseen, hairpin right. Dostatecznie wcześnie mi powiedział. Ale tam było za późno. Into 4 left of a crest jump. 100 of a crest. 4 left long and slow. Keep right of a 100 turn. 1 left. Don't cut. And sudden turn. 4 right long. Opens of a crest. Turn crest. And 6 left of a crest. Into 6 right of a jump. And caution. Keep right of a crest into 4 left. Slow, 4 right long, tightness turn 1, 30. 4 left of a crest, into 4 right, very long tightens, into cut, 5 left. Crest jump. Opens to crest, and for left tightens 3, extra long, don't cut to junction. Kuźwa, te zakręty są przejebane. And 6 right of a crest, extra long, into 4 left of a crest, 30. 6 right long, of a crest, ja. To crest, into 5 right, extra long, no gdzie ty? Tightens. Middle of a crest and don't cut for right. Opens 80 of a crests and for left long tightens 3 of a junction 50. And 6 left extra long into 4 right long into 6 left extra long of a crest opens extra long. 30, 5 right long, tightens 4, into 4 left long, past junction. Kurde, co go tak wyobraca? Są uszkodzone chyba. Znowu ta piątka, co powinna być czwórką. Znowu to samo, w tym samym miejscu. O Boże. O Boże. Opens 200. I tutaj zapomniał mi powiedzieć, znaczy powiedział wcześniej, ale już nie powtórzył, jak się rozwaliłem. Turn late, hairpin left, around bail. Into 5 right, extra long. Into cut, 5 left. Przedupczone, tutaj trzeba znać kurde trasę. Wywalić tego pilota przez okno i jeździć samemu. Nie no, ale tak jak widzicie, że niektóre tutaj odcinki się, zakręty, powtarzają się, no nie? I no ja już robię kilka mistrzostw z rzędu i zauważyłem, że tych trasek nie jest tutaj za wiele, dlatego ostatnio, wczoraj sobie kupiłem wszystkie dodatki, jakie są do tej gry, z jakiegoś Season Passa sobie, z jakiegoś Season Passa sobie kupiłem
i mam wszystkie samochody, wszystkie trasy, więc ta kariera też będzie ciekawsza. Kuźwa, nie da się gadać podczas jazdy tutaj. No. Lipa straszna, idź pan. Dobrze mi się jeździ tym samochodem, tylko kurde, czasami ten pilot jest taki mylący. Niektóre zakręty jakoś chyba źle pooznaczane są czy coś, nie mam pojęcia. 20 pozycja, zobaczcie. Masakra, i spadłem z pierwszej na ten, na trzecią w generalce. Jedź pan. No tak to jest, no jadę sobie, gościu mówi piątka, no to kurde dobre. Skręcam sobie na piątkę, a tutaj patrzę i zaraz ściana, nie? I wylatuję. Parę błędów sam popełniłem, przyznaję się, no, ale niekiedy ten pilot naprawdę, tak samo jak nad tym takim ostrym zakrętem, gdzie jest zakręt 6 i zaraz od razu za tym jest zakręt, no po prostu jest nawrotka, nie? I masz 50 metrów, żeby, wiesz, wyhamować. No kurde, to jest jakiś kosmos. Zobaczcie, ile uszkodzeń w ogóle, skrzynia biegów. Tak, geometria też coś tam ściągało niekiedy, nie? No jest lipa, ale możemy sobie ulepszyć silnik. Mamy nową mapę i zobaczcie, tutaj ta mapa naprawdę bardzo dużo da. A, zasłaniam wam. A nie, widać. Tutaj w tym miejscu, widzicie, nie? Także tam te mapy naprawdę dużo, dużo tutaj dają. Warto je sobie odblokować. One się same odblokowują. Tutaj te wszystkie upgrade'y mamy. No powiem wam, że słabizna. Więc tak, szósta pozycja, trzecia pozycja i widzicie, że pniemy się w górę. Coraz lepiej to idzie, ale teraz będziemy jechać na asfalcie Subarką. A tą Subarką mi się naprawdę zajebiście jeździ. Oplem kadetem mi się jeździło całkiem spoko. Jeszcze jeździłem na starej kierownicy kadetem. Myślę, że przejadę sobie parę tam rajdów takich, quick race na tej kierownicy i myślę, że będzie ciekawiej tym kadetem, bo ta kierownica trochę szybciej odbija, no i trochę lepiej się na niej jeździ. Dobrze, i tutaj mamy, zobaczcie, 6,14 km. Wow. Także myślę, że weźmiemy sobie opony tutaj twarde, zdecydowanie. Pyk. Tu mamy nawet wet oponki. Ciekawe. My weźmiemy sobie zdecydowanie hardy, żeby mieć jak najdłużej. Takie... A, tutaj jeszcze zapasówkę. Weźmiemy zapasówkę, tutaj bo duże prawdopodobieństwo, że się rozwali. No i będziemy na asfalcie, więc musimy samochód trochę usztywnić. Już nie pamiętam, jakie miałem tutaj ustawienia. Na pewno weźmiemy sobie trochę dłuższy final drive. I... Okej, widzę, że tutaj ustawienie mamy takie standardowe. Usztywnimy sobie wszystko. Tutaj sobie z tyłu też obniżymy samochód. I aha, tył możemy, nie, tutaj jest w porządku, to możemy sobie pyk i tutaj możemy sobie zostawić. A i teraz tu sobie też usztywniamy ładnie, pyk, pyk i tu mamy chyba wszystko w porządku. Jeśli chodzi o dyferencjał, możemy z przodu przy zwalnianiu dać troszeczkę bardziej luźny. A poza tym chyba wszystko jest w porządku. Tutaj mamy na front aż 73%. To nam się przyda przy pokonywaniu zakrętów. No i możemy zrobić... Aha, z przodu mamy negatyw i z tyłu mamy negatyw. Także wszystko jest w porządku. Spróbujmy, zobaczymy jak będzie szło. Na asfalcie Subarką pierwszy raz. Bardzo ładnie ta Subarka brzmi z zewnątrz, w środku tak nie słychać i tego takiego fajnego naprawdę wydechu, ale z zewnątrz jest kozak, mówię wam. Może po tym odcinku specjalnym sobie puścimy replay, to sobie posłuchamy, nie? 2 left, into 3 right, keep left over 50, 2 right long, tighten to
one, tightens. Into four, left long, opens, 30. Two left, into two right, into two left long, opens, 50. Five right long, into four left long, into three right tightens, into slow, five left, into one right long, tightens, opens, into six left, extra long, tighten for one, and two left tightens, two right, into three left, into four right, keep left over 50, two right long, into five left, into three left tightens, 30, five right long, 30, four left long, opens over crest, 30, six left long, 30, three right long tightens, into caution, six left over crest, three right tightens, into six left, into four right tightens, into three left tightens, 30, five left, into turn, two left, into five right long over crest, into four left long, into four right long over crest, 30, 6 right, keep right over 80, 6 left cut, 150, 4 right, opens over crest, into 4 left, extra long. Ooh, kurde, niedobrze, niedobrze, odwracaj, odwracaj, aha, moja barierkę tutaj, oh, fuck, zahaczyłem się kołem, nie, tyle czasu straciłem. Into 6 right long, 100, 6 right long, opens, to flat crest, into 6 right, 100, 6 left of a crest long, into 5 left of a crest, 50, 4 right long, into 5 left, keep left of a 50, 4 right, opens, into 4 left long, opens of a crest, 100, 5 right long, opens 30, 4 right long, opens over crest, 80, slow, 3 left. Wow, wow, wow. Dobra, naprawiamy koło. Is that a puncher? Jak to naprawić? Kamera szybko. Opens 5 long, 50. 6 right over crest, 100. 6 left, opens 100. Flat long crest, 80. 5 right, extra long, 50, 6 left long of a crest, into 6 right long, o nie, za szybko, oh fuck, 6 left long, 100, flat middle of a long crest, over finish, 80 to stop. O Boże, jak intensywnie, gościu, ten początek był kosmiczny. Nie wiem, jaki tu czas ogarnąłem, ale samochód mocno zniszczony, więc nie wiem, czy nie lepiej będzie to powtórzyć. Jezu. Na pewno nie będę pierwszy, bo dostałem sporo kar. 29! Niemożliwe, ale zobaczmy sobie replay, gościu, bo to było... Ten początek był nieziemski. No dobra, tutaj to było słabe, bo się przyzwyczajałem na pierwszym zakręcie. Ale wow, wow, co to było, gościu. Posłuchajcie tego dźwięku, nie? Co to było? No dobra, teraz jak oglądam, to nie wygląda aż tak dobrze, ale naprawdę bardzo szybko przejechałem ten fragment, gdzie były takie zakręty.
i ani razu w nic nie uderzyłem. To był dla mnie duży, duży szok. Muszę sobie to powtórzyć zdecydowanie i trochę bardziej ostrożnie przejechać, bo ja dużo czasu straciłem przez karę i przez zmianę koła. Czyli przez po prostu uderzenia gdzieś tam, nie? Wcale nie było tak, że jakoś tam źle jechałem, tylko po prostu jechałem za szybko. Tutaj nie potrzeba jechać aż tak szybko. Nieostrożnie. I tu się zaczęły takie już momenty szybsze. I podczas tych szybszych takich momentów, no, trochę straciłem głowę, bo za szybko jechałem po prostu. Powinienem tak już wrzucić sobie tą piątkę, czy tam szóstkę i na pół gazu jechać dosłownie. Wtedy każdy zakręt bym pokonał bez problemu. O, tutaj, o właśnie, i tu jest ten pierwszy problem, nie? Za duża prędkość, zahaczyłem się kołem, zastanawiałem się, o co chodzi, czemu ja nie mogę jechać, a ja miałem koło tutaj na barierce. To był problem, kurde. Tak, w dodatku później jeszcze miałem jakieś zderzenie, że straciłem chyba oponę i trzeba było wymienić po prostu, nie? A trzeba przyznać, że nieziemsko to wygląda. I dźwięk tego Subaru, kurde. O, i teraz bam, rozwalone koło. Kapeć z przodu. A, od razu udało się naprawić. O Boże. Dobrze, że miałem to koło zapasowe, nie? To jakoś jeszcze przetrwałem, ale to już nie było sensu jechać do końca, bo strasznie dużo straciłem czasu przez te dwa zderzenia, czyli sama naprawa koła to jest jakieś minuta. Nie wiem, ile tam czasu to im zajmuje, ale no, dużo. Musi kierowca i pilot chyba, nie? Razem naprawić. Pyk. I tutaj to samo. I tu to samo, kurde. Pół samochodu rozwalone. A to ja mam jeszcze włączone nierealistyczne zniszczenia, bo tu można włączyć coś takiego jak realistyczne zniszczenia. I wtedy samochód wygląda jak harmonijka dosłownie. Ja pierniczę. Tak. Ja sobie to powtórzę już poza odcinkiem, ale było gorąco. Zapraszam was na kolejny odcinek z Delta Rally 2.0. Myślę, że będziemy kontynuować na asfalcie w Subaru, bo mi się nią dobrze jeździ. Trzymajcie się, na razie. Hejas!